To nie było list. Franciszka bardzo rzadko przyjmowała nowych klientów. Miała regularne wizyty i w zupełności mogła z nich wyżyć. Zupełnie obcych mężczyzn przyjmowała tylko wtedy, gdy naprawdę była w potrzebie. To Apolina jest bardziej taka. Co chwilę ma nowego, bogatego klienta. Czy Franciszka miała jakiegoś klienta, który był wobec niej brutalny? Nie. Przyjmowała tylko tych, którym ufała. A pani miała kiedykolwiek jakieś problemy z klientami? Nie. Ja jestem taka jak Franciszka. Przyjmuję tylko stałych klientów. Jeżeli wychodzę na ulicę, to tylko po to, żeby dotrzymać przyjaciółkom towarzystwa. Czy któraś z pozostałych ofiar była dla pani bliska? Z jedną przyjaźniłyśmy się obie, Franciszka i ja. Na imię miała Aneszka. Nie znaleziono jej. Jednego dnia po prostu zniknęła. Kompletnie nie wiemy, co się z nią mogło stać. Resztę znałam tylko tak, jak zwykłe koleżanki z pracy. Czy Aneszka skarżyła się na któregoś z klientów przed tym, jak zniknęła? Może w ogóle mówiła o odejściu? Wszystkie mówimy o odejściu. Któż by chciał żyć w ten sposób? Nigdy się na nic nie skarżyła. Aneszka była jak Apolina. Przyjmowała wielu klientów. Często opuszczała miasto, ale zawsze wracała ze złamanym sercem. Mam nadzieję, że znalazła sobie kogoś i nie rzuciła już to miejsce. Gdzie mogę znaleźć tę Apolinę? Zazwyczaj pracuję w parku. Mało której z dziewcząt wolno do niego wchodzić. Bardzo pilnuje swojego terenu. Tak zresztą o nim mówi. Franciszka i ja mogłyśmy tam wchodzić, bo Apolina wiedziała, że nie brałyśmy opcji. Miałyśmy w nim stolicę. Aneszka była dobrym przyjaciółką Apoliny. Tak więc w parku wszystkie dotrzymywałyśmy sobie towarzystwa. Może Apolina wie, gdzie jest Aneszka. Dziękuję, że zechciała pani odpowiedzieć na moje pytania. Rozmowa z panią była dla mnie prawdziwą przyjemnością, nawet w tak niesprzyjających okolicznościach. Pana również miło było poznać. Prawdziwą przyjemnością. Dziękuję też za to, że próbuję na pewno. Próbuję. Jeszcze nawet nie zacząłem. Jeśli będę miał jeszcze jakieś pytania, jak mogę się z panią skupić? Gasie MacPhersonie. Jeszcze raz dziękuję. Żona Gasie. Gustawie jakoś. A co, już nie mogę pogodzić? Dobrze, co tam coś. A, no, no czytałem coś. Czytanko jak zwykle, gdzie coś tam napisałeś. Ojej, Stasek, dobra. Milena. Milena mogłaby być naprawdę ładną dziewczyną, gdyby miała lepsze życie. Spotkałem wiele w Ameryce, w Londynie, w Paryżu, a teraz tutaj i zawsze historia jest taka sama. Życie je łamie, depcze ich nadzieje i marzenia, dobro. Ciągle gdzieś tam jest, ale trzeba naprawdę dobrze szukać, żeby jej odnaleźć. Ale który klient by się tym przejmował? Dobra, poczytamy. Co, do tej musisz iść do swojej? Idy cholerni, tak? Ida. A tak tam. Ida jest jak anioł, który zstąpił na ziemię. W życiu nie spotkałem bardziej uroczej osoby. Ja wręcz wierzę, że w jej ciele nie ma miejsca na gniew. Nawet przy koszmarze, jaki musiała przeżywać w dzieciństwie. Jasne. Była regularnie molestowana przez ojczynę. O, Ida jest zawsze serdeczna i zawsze chce pomagać otaczającym. Tak, jest inna człowieka, nie? To właśnie dlatego mnie wynajęła. Spróbowała pomóc. Przejawia niesłabnący optymizm wobec życia jako takiego. I za to ją kocham. Ej. Co w niej? Chyba w porządku. Później z nią porozmawiam. Powiedz mi, gdzie mogę znaleźć Emila Korony? Kto to jest? Medyk sądowy badający tę sprawę. Muszę mu zadać kilka pytań. Skalnicz powiedział, że pracuje w tej starej kaplicy. Wiesz, gdzie to jest? Tak, zaznaczę ci na mapie. Nie potrzebuję mapy. Po prostu powiedz mi, gdzie to jest. Po co chodzi z facetami i pytaniem o drogę? Weź tę mapę, będzie ci łatwiej. Zaznaczyłam ci położenie starej kaplicy. To niedaleko stąd. Dziękuję. Stałam mapę. W jednej grze dostałam mapę na liście. Za darmo. Jak się masz? Pytam.
prawda? Znośnie. Na pewno lepiej niż wtedy, kiedy wyjechałeś podjąć tamto śledztwo. Byłaś u lekarza? Nie. Ido, musisz do niego pójść. To może być coś poważnego. Nie jestem doktorem, ale codzienne wymioty nie są czymś normalnym. Idź do lekarza. Dobrze, już dobrze. Pójdę do niego. I wcale nie wymiotuję codziennie. Jak zwykle przesadzasz. Być może, ale zobacz się z nim jak najszybciej. Okej, muszę się zobaczyć z tym koroną. Jeśli to możliwe, to masz się trzymać z dala od ulicy. Nigdy nie spaceruj sama. Tak, wiem. Mówiłeś mi to już 1000 razy. Jestem ostrożna. Dobra. Dam ci już spokój. Uważaj na siebie. Będę. Idź już. Dobra, dobra. Mapa, okej. Okay. Co to jest? Jakiś Ferrari, no? Hotel u młynarza chyba? Czy motel, nie hotel, czy motel? Nie. Dobra, to mapę się... O, super, przylazła. Teraz idziemy. Dałeś z nią? Gadałem. Mi się to, że tak się tu sama włączysz. A co mi się może stać przy tylu policjantach wokół? Idź już, gaz, nic mi nie będzie. No, panie Andrzej, dobra, nie. Dobra, to idziemy. Masz. Zaraz w cyboli dostali, dobra. Aha, jest taka mapa. Aha. No już gdzie mam iść, co to jest? Nabrzeże. Park. Stara kaplica. To gdzie miałem iść do tego? Korony chyba, to tu, stara kaplica chyba. Co ty tu robisz? Czemu nie jesteś na swoim miejscu? Powiedział mi pan, żebym... nieważne. Dowiedziałeś się chociaż czegoś? Tak, szefie. Amerykanin właśnie rozmawia z dziewczynami. Wydaje mu się, że może nagabywać moje kobiety, tak? Słuchaj, przyjacielu, jak go zobaczysz, to wytłumacz mu co i ja. Że co mam wyjaśnić? Użyj swojej siły, Matole! Okej, szefie. Strasznie tęsknię za twoim bratem. Przynajmniej on miał móc. Ja też za nim tęsknię. Dlaczego nie możemy go wyciągnąć? Bo wtedy pewnie ja również trafiłbym do pudła, debilu! Tego przynajmniej chcę skalić. Mam wrażenie, że obwini mnie o te wszystkie morderstwa. Po co ja ci to mówię? Wracaj na miejsce! Jak zobaczysz Amerykańca, możesz mu dopieprzyć! Okej, szef. Lepiej będę się trzymał z dala od tego dużego. Ten chudzielec to pewnie otokar Kubina. Kto by zapomniał takie nazwisko? W każdym razie jest to miejscowy Alfons. Urzęduje w tym sklepiku z bielizną, który rzecz jasna służy tylko jako przykrywka. Jest właścicielem kilku okolicznych spelów, m.in. kabaretu, w którym pracowała niegdyś Ida. Chyba nigdy mi nie darował, że wykradłem Idę z tamtej mądrości. Ja to teraz... Idziemy tu, czy do tego... Palanta chcesz? Do tego palanta chcesz iść? Jak od sklepu? Chcesz do sklepiku? Ty, bo ja do sklepiku wpaść nawet. Na serio? O! Milena, dobra, ciągle Milena. Nie ma nic ciekawego? Nie ma. Tylko jak pójdę, to co będzie? Później wszystko sobie z nim wyjaśnię. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Aha. Na razie nie chcesz. Ja teraz skalnicza, nie skalnicza do tego, jak to się nazywa, do korony muszę zasuwać, tak? No, gdzie ja teraz jestem? No jest, zaraz nie wytrzymam z wami. Stara kaplica. Sklep z bielizną. O, się to pokazało. Dobra, kurde. Park, nabrzeże. A kaplicy miałeś iść, no gdzie ta kaplica za starą jest. O Jezus. Kaplicę zasuwaj. Tam będzie gadka, pogawędka, że ja pierdzielę z tym całym Emilią Koroną. O! Aha. Jeszcze po jakimś tam gadasz, okej, okay, dobra. Na tego Emil Koronę za z nimi trzymy. Nosił się ten metaliczny zapach krwi i smród gnijącego ciała. Tę starą kaplicę przekształcono w pomieszczenie do sekcji zwłok. Teraz krew barwiła podłogę. Witam, panie Korona. Nazywam się Gus MacPherson. Jestem detektywem.
Zostałem wynajęty, żeby pomóc mojej klientce. Halo? Proszę pana? Halo? Co jest? Co pan tu robi? Myślałem, że zamknąłem drzwi. Gdzie moja trąbka? Co pan chce osiągnąć? Przyprawić mnie o zawał? Przepraszam, panie koroner. Kim pan jest? I skąd pan zna moje nazwisko? Już mówiłem, jestem detektyw MacPherson. Inspektor Skalnicz powiedział mi, że mogę zadać panu kilka pytań. Skoro Skalnicz tak mówi, to w porządku. Zechciałby mnie pan zapoznać ze swoimi obserwacjami na temat tej ofiary? Jasne. Przyczyna zgonu jest taka, jak poprzednie. Podrżnięcie gardła. Nie mogą to być te wielokrotne rany kłute albo samo rozplucie. Nie, co do tego jestem pewien. Skąd taka pewność? Dzięki tej poprzedniej. Tej, którą znaleźliśmy w parku. Zginęła w tym samym miejscu, w którym ją znaleziono. Nie ulegało wątpliwości, że od rany na szyi. Cała reszta zapewne miała miejsce później. A jak pan doszedł do takich wniosków? Z pozostałych ran wydobywało się znacznie mniej krwi. W chwili przecięcia gardła serce wciąż biło. Mogłem to stwierdzić po ilości krwi, która wypłynęła z rany na szyi. Mhm. Tak więc nie był pan przekonany co do przyczyny zgonu, dopóki nie ujrzał pan ofiary z parku. No cóż, miałem wątpliwości, ale gdy ją ujrzałem, to owszem, wszystko stało się bardziej klarowne. A ten morderca zastosowałby te same okrutne metody. Dokładnie. Ta ofiara z parku różni się czymś od pozostałych. Tak, rana na jej szyi wskazuje na atak z tyłu. Pozostałe łącznie z tą zostały napadnięte z przodu. Gdybym tylko dysponował tamtym ciałem, mógłbym zademonstrować panu różnicę. Nie, 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 w porządku. Ufam pańskiej ocenie. Nie dysponuje pan ciałem, ale może dysponuje pan aktami ofiary z parku. Tak, człowiek, który miał po nie wpaść, jeszcze się nie pojawił. Jaki człowiek? Chłopak na posyłki Skalnicza. Przychodzi po akta, które przygotowuje dla każdej ofiary. Wciąż nie pojawił się w sprawie tej z parku. A, rozumiem. Zaniosę dokumentację inspektorowi Skalniczowi, jeśli nie ma pan nic przeciwko. Nie, szczerze mówiąc, średnio mnie to obchodzi. Gdzie pan trzyma akta? W tamtym sejfie. Nigdy nie mogę zapamiętać szyfru, więc zapisałem go sobie na skrawku papieru. Chyba gdzieś się zapodział. Co się stało z pańskim słuchem, jeśli mogę spytać? Pamiątka po wojnie. Byłem sanitariuszem. Zabierałem rannych z okopów do prowizorycznego szpitala. Pewnego dnia dostrzegliśmy rannego żołnierza na ziemi niczyjej. Pobiegliśmy po niego i pocisk z moździerza trafił mego towarzysza. Ja przeżyłem, ale niemal całkiem ogłuchłem. A więc to tam zdobył pan doświadczenie? Głównie tak. Jak na ironię, wojna skończyła się 3 tygodnie po eksplozji tego pocisku. Dziękuję, że poświęcił mi pan czas. Nie ma za co. Dobra, w sejfie. Kolejna zagadka. Kod do sejfu. Wow. Dobra. Szukaj znowu. Szukaj pol wiatru, dobra. Jest ta kartka, o, 7, 4, 8, 2, 1, 5, 6, 5, 6, 5, 3, 6, dobra, super. Tylko te cyfry będą takie dziwaczne, że ja pierniczę, już grałam w tą grę i trochę już znam. Całkiem niedawno. Ej, nie zna, to trudno. No co, tam ciało? Dobra, już się z tego kodu sejfu. No wtedy się baguje jakiego ta. Wiktoria się baguje, ta twoja ta. Jak to się nazywa, wnuczka? O. To jest właśnie to, kurde. Jak to było? To jest chyba 7, nie? To jest 5, to jest 1. Mordy, ja to napisane mam. Gdzieś mam notatkę z tego. Dobra, muszę znaleźć notatkę. Dobra. Ej, dobra, mam teraz swoje notatki, co kiedyś zrobiłam, dobra.
Dobra, dobra, już. Do tego sejfu kolnego kościoła. O, jeszcze z tego wychodziło, dobra. Czyli tak było 7. 7, 4, 8, 2, 1. Tak. 7. A co jest podpisane? Nie ma. Dobra. Kawałek papieru z zapisu. Numerami, dobra, już. Dobra, świetnie, safe, dawaj. Czyli tak będzie tak. Nie to. To jest jedynka. Ta jedynka to jest pole. Tu. Jedynka. 5 to tu. 3 to tu. 6 to jest takie coś jak plusik. 6, dobra. 7 to jest to. 4. To jest 4. To jest chyba 2. Czyli 6. Co jeszcze brakuje? 8, czyli to chyba. I 2 to. Otwiera się. Tylko jej ciało znaleziono na miejscu dokonania zabójstwa. W parku. Może policja coś przeoczyła. Musiałem sam tu zbadać. Jej, otworzyliśmy! Jej! Dobra, otworzyliśmy, jej! Safe otwarty! I tam to był kwadrat, a sam muszę sobie to jest kwadrat. To jest 8, dobra. O, taki kwadrat, dobra. Już tam, dobra. Kwadrat, tak? Coś tam, dobra. No ja będzie dobra. Kwadrat, dobra. Gdzie teraz zasuwamy Gasie, McPhersonie? Detektywu, drogi, dobra. Musimy chyba zapisywać tam, dobra. A teraz wszystkie w mordy dostaniesz, panie Gasie? Nie wiem, co to stronka drogi. Trzymaj się, sala od kobiet! No co ty, stary? To mi znacznie utrudni życie erotyczne. Jest. Się doskonałem, myślałem, że głowa mi pęknie. Nie pierwszy raz wpadłem w kłopoty przez swój błyskotliwość. Weź się odstawać. Kobiet. Dobra, ci dostałaś w mordę. Okej, pamiętam tą fabułę, dobra. A tu jest jakiś kruk. Kruk. Czy co, do parku lecimy tym razem, tak? Dobra. Do parku, Gasie. Dostałaś w mordę, ale dobra. Tak, do parku? Nie, już lepiej. Dobra, do parku chyba. O! To jest taka fajna. Tak. Napolina, zgadza się. Owszem. Słyszał pan o mnie? No, słyszałam. Tak. Chciał pan nas obie równocześnie? Nie pani, gdzie mogę ją znaleźć? Nie, dawno już jej nie widziałam. Kiedy ostatnio się widziałyście? Hej, chce pan Aneszkę czy mnie? A może jest pan gliniarzem? Jak tak, to będę wielce rozczarowana. Zapierdista gra. Jakie przyjaciółki. No, przyjaciółki. No, łóżeczka jeszcze, co? Świętej pamięci Franciszka. Oho. Owszem, znam. I z całą pewnością nie są to moje przyjaciółki. A pani się nie ma własne wyzwanie. Roman zapewnia mi całą ochronę, jakiej potrzebuję. Nie obchodzi pani to, że giną ludzie, których pani zna? Szczerze mówiąc, nie. Większy zysk dla mnie. Dla policji i tak jesteśmy zwykłymi kurwami. Poza tym Roman wystarczająco mnie ochrania. A teraz byłby pan tak łaskaw się odpierdolić? Odstrasza mi pan potencjalnych klientów. Jasne.
Nie, ta gra wybija to. Jeszcze się tak kurde nie uśmiałem. Ja już na jednej sali się uśmiałam w jakiś sposób. Najdłuższa podróż tam jeszcze, bo lepszy tekst nie tłumaczył tylko tę drogę.